TJ Lane walked in, he was executing his plan, taking off his button-down shirt to reveal this. A white t-shirt with the word killer scribbled on it, showing it off with a smug smile on his face. Pojęcie młodości zazwyczaj przywodzi na myśl obrazy niewinności. Jednak najmłodsi seryjni mordercy w historii wyraźnie przeczą temu ideałowi. Ich przerażające czyny są niepokojącym świadectwem ciemnych możliwości drzemiących w człowieku. Przyjrzymy się niepokojącym losom tych jednostek, których wczesne życie naznaczone było aktami niewytłumaczalnej przemocy. Z racji na dość kontrowersyjny temat zostaw łapkę w górę i napisz komentarz „zbrodnia”, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najgorsze zbrodnie. Urodzony 22 stycznia 1980 roku, zyskał rozgłos z powodu popełnienia potwornego przestępstwa w bardzo młodym wieku. Mając zaledwie 13 lat, brutalnie odebrał życie 4-letniemu chłopcu Derekowi Robiemu w hrabstwie Steuben w stanie Nowy Jork w 1993 roku. To tragiczne wydarzenie głęboko wstrząsnęło społecznością i zrodziło poważne pytania o zdolność do przemocy w okresie dojrzewania oraz złożoność systemu sprawiedliwości dla nieletnich. Tego feralnego dnia Eric Smith spotkał Dereka Robiego, który szedł samotnie na letni obóz. Wykorzystując okazję, Smith zwabił chłopca do odosobnionego miejsca w lesie, gdzie poddał go brutalnemu i długotrwałemu atakowi. Charakter i brutalność tej zbrodni wstrząsnęły lokalną społecznością, wywołując oburzenie i niedowierzanie. Po odkryciu bezwładnego ciała Dereka rozpoczęto masowe poszukiwania sprawcy. Eric Smith, z charakterystycznymi rudymi włosami i okularami, szybko stał się głównym podejrzanym. Został aresztowany niedługo potem i szybko przyznał się do winy. Jego wyznanie w połączeniu z obciążającymi dowodami nie pozostawiało wątpliwości co do jego winy. W momencie popełnienia zbrodni Smith miał zaledwie 13 lat, co spowodowało intensywną debatę na temat systemu sprawiedliwości dla nieletnich. Wielu zadawało sobie pytanie, czy dziecko w wieku Smitha mogło w pełni zrozumieć powagę swoich czynów i czy właściwym było traktowanie go jak dorosłego przestępcy. Te pytania stały się centralnym punktem procesu sądowego. Po długim procesie Smith został uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia. Jego obrońca argumentował, że powinien być sądzony jako nieletni, jednak sąd orzekł, że ze względu na powagę zbrodni należy go traktować jak dorosłego. Smith otrzymał wyrok 9 lat do dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu 28 lat w więzieniu. Po upływie tego czasu Smith został zwolniony. Wiele istotnych szczegółów dotyczących sprawy ujawniono, gdy dziadek Smitha udzielił wywiadu, w którym powtórzył słowa swojego wnuka. Zobaczyłem blond chłopca i chciałem go skrzywdzić. Dziadek, podobnie jak reszta świata, był wstrząśnięty przestępstwem swojego wnuka. Sprawa Smitha wywołała dyskusję na temat skuteczności resocjalizacji oraz odpowiedniego karania nieletnich przestępców. Niektórzy uważają, że nastolatkowie, ze względu na rozwijający się mózg i potencjał do zmiany, powinni mieć szansę na resocjalizację i późniejszą reintegrację ze społeczeństwem. Imię Brandi Spencer na zawsze pozostanie związane z tragicznym wydarzeniem, które głęboko wstrząsnęło krajem i zwróciło uwagę na złożone problemy związane ze zdrowiem psychicznym i dostępem do broni palnej. Urodzona 3 kwietnia 1962 roku w San Diego w Kalifornii, Spencer w dniu 29 stycznia 1979 roku dokonała straszliwego czynu, który na zawsze zmienił życie wielu osób, rodząc głębokie pytania o motywy kierujące takimi aktami przemocy. W wieku zaledwie 16 lat Spencer popełniła haniebny czyn, który na zawsze zmienił życie wielu osób. Uzbrojona w karabin kalibru 5,5 mm, ustawiła się przy oknie swojego domu, skąd miała widok na szkołę podstawową Grover Cleveland. Gdy uczniowie i pracownicy szkoły przybywali na zajęcia, Spencer bezlitośnie otworzyła ogień, bez wyboru celując w niewinne ofiary. Konsekwencje jej działania były tragiczne.
życie straciły dwie osoby, a 9 innych zostało rannych. Wśród ofiar byli dyrektor szkoły Burton Rugg oraz woźny Mike Susza, których przedwczesne śmierci wstrząsnęły całą społecznością. Ten bezsensowny akt przemocy pozostawił wielu ludzi z pytaniem, jak to możliwe, że tak młoda osoba mogła skrywać w sobie tak wielką ciemność. Po jej aresztowaniu Infamous, odpowiedź Spencer na pytanie o motyw, tylko pogłębiła tajemnicę. Zapytana, dlaczego to zrobiła, beznamiętnie odpowiedziała: nie lubię poniedziałków. To przerażające stwierdzenie pozostawiło świadków w osłupieniu i konsternacji, gdy usiłowali znaleźć sens w obliczu tak niewytłumaczalnego czynu. W miarę jak postępowanie sądowe rozwijało się, stało się jasne, że burzliwe wychowanie Spencer odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu jej drogi. Raporty ujawniły historię skłonności do przemocy i depresji. Odkryto również, że Spencer rozwijała fascynację bronią palną, a na święta Bożego Narodzenia poprosiła o broń, którą jej ojciec niefortunnie jej podarował. W 1980 roku Spencer stanęła przed sądem za swoje przestępstwo i została uznana za winną wielu zarzutów, w tym zabójstwa i wielu przypadków napaści z użyciem śmiercionośnej broni. Ze względu na jej status jako nieletniej w momencie popełnienia przestępstw, została skazana na 25 lat do dożywocia. Pomimo licznych odwołań na przestrzeni lat, wyrok Spencer został utrzymany, a ona pozostaje w więzieniu. Jej przypadek jest ponurym przypomnieniem dalekosiężnych konsekwencji aktów przemocy i podkreśla kluczowe znaczenie wczesnego podejmowania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Ponadto na nowo rozpalił dyskusję na temat potrzeby zaostrzenia przepisów dotyczących kontroli broni, aby zapobiec przedostawaniu się broni w nieodpowiednie ręce, zwłaszcza tych, którzy borykają się z problemami zdrowia psychicznego. Bracia Bever. Historia braci Bever, Roberta i Michaela Bever, to opowieść o przerażającej i tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła społecznością Broken Arrow w stanie Oklahoma w roku 2015. Bracia zaplanowali brutalny atak na własnych członków rodziny, co doprowadziło do śmierci ich rodziców i rodzeństwa. 22 lipca roku 2015 bracia Bever wykonali swój plan w swoim rodzinnym domu, uzbrojeni w noże i siekierę. Rozpoczęli bezwzględny atak na swoich rodziców, Davida i April Bever, oraz na swoje młodsze rodzeństwo. Atak cechował się ekstremalną brutalnością i bezlitosnością, odbierając życie ich rodzicom oraz dwójce rodzeństwa, Danielowi i Victorii Bever. Dwoje innych dzieci, które również były obecne podczas ataku, przeżyło, ale doznało poważnych obrażeń. Motyw tego potwornego czynu pozostaje przedmiotem spekulacji i trwających dochodzeń. Raporty sugerują, że bracia dzielili fascynację przemocą, co dodaje niepokojącej warstwy złożoności ich działaniom. Podczas późniejszego przesłuchania Michael Bever ujawnił szokujące szczegóły dotyczące wydarzeń, które miały miejsce podczas tej tragicznej nocy. Zgodnie z raportami, Michael zdradził, że mieli określony cel, podobnie jak inni przestępcy. W trakcie ataku Michael wezwał swoją siostrę do pokoju, odwracając jej uwagę, podczas gdy jego brat zaatakował ją. Następnie zaatakowali matkę, a potem ojca. W tym momencie ich brat Daniel zabarykadował się w swoim pokoju, desperacko szukając pomocy, dzwoniąc na numer 911. Niestety Michael oszukał Daniela, fałszywie twierdząc, że Robert również go ściga, i namówił go, by otworzył drzwi dla bezpieczeństwa. Daniel, ufając słowom brata, pozwolił Michaelowi wejść, nieświadomie przerywając połączenie z 911. Robert szybko podążył za nimi, mając zamiar dokończyć swoje okrutne dzieło. Starsza siostra zdołała uciec i szukała schronienia na zewnątrz, co uruchomiło alarm domu. Jednak Michael szybko wyłączył alarm i siłą sprowadził ją z powrotem do domu, gdzie poddał ją dalszej przemocy. Tymczasem dwoje młodszych dzieci w wieku 5 i 7 lat szukało schronienia, zamykając się w łazience. Michael ponownie wykorzystał manipulację, przekonując ich do odblokowania drzwi pod fałszywym pretekstem, że Robert atakuje wszystkich. Niestety Michael zabił swojego 7-letniego brata, podczas gdy Robert zaatakował 5-letnią siostrę. Na szczęście pukanie do drzwi przerwało trwającą brutalność, a policja przybyła na czas dzięki desperackiemu telefonowi Daniela, co powstrzymało dalszą przemoc.
Po ich aresztowaniu Robert i Michael Bever zostali oskarżeni o liczne przestępstwa. Ze względu na powagę zarzutów i brutalny charakter zbrodni, obaj zostali postawieni przed sądem jako dorośli. W roku 2016 Robert Bever przyznał się do winy za 5 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia, otrzymując wielokrotne wyroki dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Michael Bever natomiast zdecydował się na proces. W roku 2018 został uznany za winnego wszystkich zarzutów i również skazany na wielokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Te wyroki zapewniają, że nigdy więcej nie będą stanowić zagrożenia dla społeczeństwa. A Marit Sada to wyjątkowy przypadek dziecięcego seryjnego mordercy, który zdobył tytuł najmłodszego seryjnego mordercy na świecie, rzekomo odbierając życie 3 osobom przed ukończeniem 8 lat. Urodził się w wiosce Musahar w stanie Bihar w Indiach, w rodzinie, która zmagała się z trudnościami finansowymi. Amarit był nieco samotnym dzieckiem, które znajdowało pocieszenie w takich zajęciach jak wspinaczka na drzewa i eksplorowanie okolicy. Jego życie przybrało niepokojący obrót, gdy jego ciotka, która znalazła pracę w mieście, powierzyła mu opiekę nad swoim dzieckiem oraz młodszą siostrą, podczas gdy sama osiedlała się w nowej pracy. Podczas opieki nad nimi Amarit rzekomo dopuścił się szokujących aktów okrucieństwa. Zaczynał od szczypania i bicia dziecka, najwyraźniej czerpiąc zadowolenie z płaczu niemowlęcia. Niestety jego działania eskalowały, gdy zaczął zaciskać dłonie na gardle dziecka, próbując je udusić. Po zabiciu swojego kuzyna zakopał ciało pod trawą i wrócił do domu. Kiedy Amarit wyznał wszystko swojej matce, była ona zrozumiale wstrząśnięta. Chociaż jego ojciec ukarał go fizycznie za ten czyn, rodzice postanowili nie angażować policji i wymyślili historię dla ciotki. Kolejną ofiarą była jego 8-miesięczna siostra, którą udusił, gdy rodzice spali. Według jego wuja niektórzy członkowie rodziny byli świadomi zbrodni, ale uważali je za sprawy rodzinne. Przestępstwa pozostały niezgłoszone aż do momentu, gdy Amarit zabił 3 dziecko w roku 2007. Jego rzekomą ostatnią ofiarą była 6-miesięczna dziewczynka o imieniu USU. Jej matka, sąsiadka, zgłosiła zaginięcie córki po tym, jak zostawiła ją na drzemkę w przedszkolu. Amarit podobno przyznał się do uduszenia dziecka i uderzenia jej cegłą, a następnie zaprowadził wieśniaków do miejsca, gdzie ją zakopał. Amarit został zatrzymany przez policję, gdzie przyznał się do morderstwa swojej siostry 3 miesiące wcześniej i kuzyna rok wcześniej. Zabójstwa były dokonane w podobny sposób. Amarit miał skłonność do uśmiechu, ale na ogół milczał. Zgodnie z indyjskim prawem dziecko nie może zostać wysłane do więzienia. Zamiast tego może zostać umieszczone w domu dziecka do osiągnięcia pełnoletności, czyli do 18 roku życia. Badania psychiatryczne sugerowały, że Amarit cierpiał na zaburzenia zachowania i został umieszczony w domu opieki w mieście Munga. Nathaniel Brazil zyskał rozgłos z powodu swojego udziału w tragicznym i głośnym przestępstwie, które miało miejsce w Lake Worth na Florydzie w roku 2000. Urodzony w październiku 1986 roku, Brazil miał zaledwie 13 lat, kiedy popełnił czyn, który na zawsze odmienił jego życie oraz życie osób w to zaangażowanych. 26 maja 2000 roku Nathaniel Brazil przyniósł skradziony, nienaładowany pistolet do szkoły średniej w Lake Worth, w której był uczniem. Wszedł do swojej klasy języka angielskiego i doszło tam do konfrontacji z nauczycielem Barrym Grunowem, który rzekomo wcześniej tego dnia go upomniał. Podczas tej konfrontacji Brazil wyciągnął broń i tragicznie postrzelił Grunowa w głowę, co doprowadziło do jego śmierci. Wydarzenie to wstrząsnęło społecznością i zyskało ogólnokrajową uwagę ze względu na wiek sprawcy oraz bezsensowność przestępstwa. Wzbudziło to liczne pytania dotyczące kontroli broni, bezpieczeństwa w szkołach oraz wpływu mediów na zachowanie młodych ludzi. Brazil został aresztowany krótko po strzelaninie i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Pomimo młodego wieku stanął przed sądem jako dorosły z powodu powagi przestępstwa. Podczas procesu obrońca Nathaniego argumentował, że zbrodnia nie była popełniona celowo. Obrona sugerowała również, że broń wystrzeliła przypadkowo podczas szamotaniny między Brazilem a Grunowem. Jednakże prokuratura twierdziła,
że Brazil przyniósł broń do szkoły z zamiarem zrobienia komuś krzywdy. W roku 2001 Nathaniel Brazil został uznany winnym morderstwa drugiego stopnia oraz napaści z użyciem broni palnej. Został skazany na 28 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe dopiero po odbyciu minimalnie 25 lat kary. Podczas pobytu w więzieniu sprawa Brazila nadal wzbudzała zainteresowanie z jednymi osobami opowiadającymi się za jego uwolnieniem, a innymi domagającymi się podtrzymania wyroku. Na przestrzeni lat miały miejsce wyzwania prawne i odwołania związane z jego sprawą, ale wyrok i skazanie Nathaniego zostały ostatecznie podtrzymane. Obecnie Brazil odbywa swoją karę w Jackson Correctional Institution i ma zostać zwolniony 18 maja 2028 roku. W czasie pobytu w więzieniu z powodzeniem ukończył program ogólnego wykształcenia oraz uzyskał certyfikację jako paralegal. Michael Hernandez, urodzony w lutym 1988 roku w Miami na Florydzie, początkowo jawił się jako inteligentne i dobrze wychowane dziecko, znane ze swoich wyjątkowych zdolności akademickich. Jednak pod tą fasadą normalności kryły się problemy, które później przyczyniły się do przerażającej zbrodni. W roku 2004, w wieku zaledwie 14 lat, Hernandez popełnił brutalny czyn, który wstrząsnął całym krajem. Zbrodnia Hernandeza polegała na zwabieniu swojego kolegi, Jamie'ego Goffa, do kabiny w łazience w Southwood Middle School w Miami. Tam zaatakował Goffa nożem, ostatecznie odbierając mu życie. Brutalny charakter tej zbrodni oraz młody wiek zarówno ofiary, jak i sprawcy głęboko wstrząsnęły społecznością. Motywy, które skłoniły Hernandeza do tego haniebnego czynu, były przedmiotem licznych spekulacji i analiz. Niektóre raporty sugerują, że miał on chorobliwą fascynację seryjnymi przestępcami, regularnie badając ich życie i metody działania. Dodatkowo odkryto, że prowadził dziennik pełen niepokojących zapisków i rysunków przedstawiających przemoc. Te elementy, w połączeniu z pragnieniem zdobycia sławy, mogły przyczynić się do podjęcia decyzji o popełnieniu tak strasznego czynu. Po aresztowaniu Hernandeza rozpoczął się jego proces, który trwał od 2008 roku. Prokuratura przedstawiła przekonujące dowody, w tym nagrania z monitoringu i zeznania kolegów z klasy, które ukazywały zaplanowany i przemyślany charakter zbrodni. Pomimo, że w chwili popełnienia przestępstwa miał tylko 14 lat, Hernandez został sądzony jako dorosły, co wywołało szeroką debatę na temat odpowiedniej kary dla nieletnich przestępców. W 2008 roku sąd uznał Hernandeza za winnego morderstwa pierwszego stopnia, a młody przestępca został skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Gdy usłyszał wyrok, łzy napłynęły mu do oczu, podkreślając powagę sytuacji. Wyrok ten uwypuklił powagę jego przestępstwa, a sędzia był przekonany, że Hernandez stanowił poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Decyzja o nałożeniu dożywocia na nieletniego przestępcę była bardzo kontrowersyjna i zwróciła uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi system sprawiedliwości dla nieletnich, zwłaszcza w kontekście potencjału rehabilitacji i trudnej równowagi między karą a odkupieniem win. Od czasu skazania Hernandez kilkakrotnie próbował odwołać się od wyroku i unieważnić go, argumentując, że jego wiek powinien zostać uwzględniony przy wymiarze kary. Jednak nigdy nie udało mu się opuścić więzienia, a w 2021 roku w wieku 31 lat zmarł za kratami. Sekcja zwłok wykazała, że Hernandez był chorobliwie otyły, mierzył 178 cm i ważył 129 kg oraz cierpiał na arytmię serca. Sprawa Michaela Hernandeza jest tragicznym przypomnieniem o konsekwencjach nieleczonych problemów zdrowia psychicznego oraz potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z ekspozycji na przemoc w mediach. Podkreśla także złożoność systemu sprawiedliwości dla nieletnich, w którym trudna równowaga między karą a rehabilitacją pozostaje przedmiotem ciągłych debat i refleksji. James Fairweather. James Fairweather, bardziej znany jako zabójca z Colchester, urodził się w 1999 roku. Zyskał rozgłos jako jeden z najmłodszych skazanych seryjnych morderców w historii Wielkiej Brytanii, rzucając światło na niepokojący potencjał przemocy tkwiący w nastolatkach. Jego mroczny rozdział rozegrał się w Colchester, w hrabstwie Essex, między marcem a czerwcem 2014 roku, kiedy miał zaledwie 15 lat. W
tym okresie rozpoczął brutalną serię zbrodni, które odebrały życie dwóm niewinnym osobom. Pierwszą ofiarą był James Atfield, 33-letni mężczyzna z uszkodzeniem mózgu, który często odwiedzał parki miejskie. Fairweather zaatakował Atfielda w dzikim napadzie furii, zadając mu ponad 100 ciosów nożem. Następnego ranka przechodzień odkrył martwe ciało Atfielda, co wywołało falę szoku w społeczności. Zaledwie 2 miesiące później Fairweather zaatakował ponownie, wybierając na swoją kolejną ofiarę nieświadomego zagrożenia człowieka. Tym razem jego celem była Nahed Almania, 31-letnia studentka z Arabii Saudyjskiej, która po prostu szła na Uniwersytet Essex. Fairweather zasadził się na nią, zaatakował nożem i bezlitośnie zostawił ją na śmierć na ścieżce. Seria brutalnych zbrodni wprowadziła mieszkańców Colchester w stan strachu i paniki, gdy uświadomili sobie, że tak młody, na pozór niewinny nastolatek mógł dopuścić się tak okropnych czynów. Policja pracowała niestrudzenie, aby schwytać mordercę, nie szczędząc wysiłków w dochodzeniu. Paradoksalnie schwytanie Fairweathera było wynikiem jego własnych makabrycznych przechwałek i gróźb, które wyraził wobec przyjaciela. Zaniepokojony tymi wypowiedziami, przyjaciel z odwagą zgłosił je władzom, co doprowadziło do aresztowania Fairweathera w czerwcu 2014 roku. Podczas przesłuchań przez policję Fairweather przyznał się do swoich zbrodni, co jeszcze bardziej umocniło jego winę. Twierdził, że słyszał głosy, które nakazywały mu dokonywać ofiar. W 2015 roku stanął przed sądem i został skazany za 2 morderstwa. Sędzia, biorąc pod uwagę powagę i brutalność jego czynów, wymierzył mu karę 27 lat więzienia. Sąd uznał, że stanowi on poważne zagrożenie dla społeczeństwa, co służy jako mrożące krew w żyłach przypomnienie o destrukcyjnym potencjale, który może tkwić w tak młodej osobie. Nazwisko Jamesa Fairweathera na zawsze będzie kojarzone z mrocznym rozdziałem w historii Colchester. Jego zbrodnie stanowią przerażające przypomnienie, że zło może pojawić się niespodziewanie, a czujność, empatia i środki zapobiegawcze są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt społeczności. TJ Lane, którego pełne imię i nazwisko brzmi Thomas Michael Lane, jest skazanym przestępcą, który zyskał rozgłos po dokonaniu przerażającej strzelaniny w szkole, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Urodzony 19 września 1994 roku, Lane dorósł, stając się jednym z najbardziej znienawidzonych młodocianych przestępców na świecie. Jego brutalne ataki miały ogromny wpływ na życie rodzin ofiar oraz zwróciły uwagę na krytyczny problem, jakim jest bezpieczeństwo w szkołach. 27 lutego 2012 roku, mając zaledwie 17 lat, Lane przeprowadził tragiczne wydarzenie w szkole średniej w Chardon w stanie Ohio. Uzbrojony w pistolet kaliber 22 mm, zaatakował uczniów w szkolnej stołówce podczas śniadania. Działania Lane'a doprowadziły do śmierci 3 uczniów oraz zranienia 3 innych osób. Ofiary zostały zidentyfikowane jako Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin i Russell King Jr. Motyw ataku Lane'a pozostaje przedmiotem spekulacji i debat. Niektóre źródła sugerują, że mógł być on motywowany osobistymi urazami lub uczuciami niechęci, podczas gdy inne wskazują na problemy zdrowia psychicznego jako czynnik przyczyniający się do tragedii. Trudne tło Lane'a, w tym historia problemów behawioralnych oraz trudna sytuacja rodzinna, dodatkowo komplikowały tę sprawę. Po strzelaninie Lane został zatrzymany przez nauczyciela, który zdołał go obezwładnić do czasu przybycia władz. Następnie został aresztowany i postawiony przed sądem pod 2 zarzutami. Podczas procesu Lane wykazywał niewielkie skruchy za swoje czyny, a nawet uśmiechał się szyderczo i wykonywał niestosowne gesty w sali sądowej. Miał na sobie koszulkę z obscenicznym i obraźliwym napisem oraz zwracał się do rodzin ofiar w sposób poniżający. W marcu 2013 roku Lane został uznany winnym wszystkich zarzutów i skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Sędzia opisał jego działania jako czyste zło i podkreślił potrzebę ochrony społeczeństwa przed kimś zdolnym do takiej przemocy. Strzelanina w szkole średniej w Chardon wywołała falę szoku w całym kraju, wywołując dyskusję na temat kontroli broni, środków bezpieczeństwa w szkołach oraz zdrowia psychicznego młodych ludzi.
To tragiczne wydarzenie skłoniło społeczności do refleksji nad znaczeniem wczesnego rozpoznawania i reagowania na oznaki niepokoju i skłonności do przemocy wśród młodzieży z problemami. Wpływ działań Lane'a na rodziny ofiar oraz społeczność Chardon jest nie do przecenienia. Tragedia ta zmieniła ich życie na zawsze, pozostawiając ich z trwałym bólem i traumą. Niemniej jednak społeczność zjednoczyła się w wzajemnym wsparciu, wykazując odporność i zaangażowanie w proces leczenia ran. Craig Price, znany również jako War Slasher, to skazany seryjny morderca, którego przerażające zbrodnie zyskały niesławną rozpoznawalność pod koniec lat 80. XX wieku w mieście Warwick w stanie Rhode Island. Jego przestępstwa oraz zawiłości związane z jego sprawą wciąż przyciągają uwagę opinii publicznej, budząc głębokie pytania dotyczące natury zła oraz skomplikowanej struktury systemu sprawiedliwości karnej. Craig Price urodził się 11 października 1973 roku. Już w młodym wieku zaczęły ujawniać się jego skłonności do przemocy, gdy zaczął okazywać okrucieństwo wobec zwierząt i przejawiać agresywne zachowania. Jednak dopiero w 1987 roku, mając zaledwie 13 lat, Price rozpoczął serię brutalnych napaści, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Pierwszą ofiarą Price'a była Rebecca Spencer, 27-letnia kobieta, którą spotkał w pobliżu jej domu. Price włamał się do jej mieszkania, brutalnie ją zaatakował i zostawił martwą. Mniej niż rok później ponownie zaatakował, tym razem wybierając za cel sąsiednią rodzinę, Joanne Heaton oraz jej dwie córki, Jennifer i Melissa. Price włamał się do ich domu i brutalnie zaatakował wszystkie trzy ofiary. Społeczność Warwick była sparaliżowana strachem, gdy morderca wciąż pozostawał na wolności. W końcu podejrzenia padły na Craiga Price'a, który miał już wcześniej konflikty z prawem i znany był ze swojej brutalności. W 1989 roku został aresztowany po tym, jak świadek dostarczył obciążających go informacji, a Price ostatecznie przyznał się do zbrodni. Szokującym aspektem tych zbrodni była nie tylko ich brutalność, ale także wiek sprawcy. Mając zaledwie 15 lat, Price stał się jednym z najmłodszych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Ten fakt wywołał dyskusję na temat natury przemocy wśród nieletnich oraz odpowiedniego podejścia systemu sprawiedliwości karnej. Ze względu na swój wiek, Price początkowo został skazany jako nieletni i osadzony w zakładzie poprawczym dla młodzieży do ukończenia 21 roku życia. Jednak jego skłonności do przemocy nie ustały w trakcie odbywania kary, a Price zaatakował innych więźniów, zabijając jednego z nich. To doprowadziło do ponownej oceny jego sprawy i w 1992 roku Price został skazany na długą karę pozbawienia wolności. W trakcie swojego pobytu w więzieniu Craig Price pozostawał postacią budzącą kontrowersje. Przez lata okazywał niewielkie wyrzuty sumienia za swoje zbrodnie i był zamieszany w kolejne brutalne incydenty za murami więzienia. Mimo potencjalnej możliwości resocjalizacji, jego działania i zachowanie wzbudziły poważne wątpliwości co do możliwości jego przyszłego uwolnienia. Craig Price wciąż odbywa karę w więzieniu w stanie Rhode Island, ponosząc konsekwencje swoich zbrodni. Czy jego historia pokazuje, że zło może tkwić w człowieku w każdym wieku? Edmund Kemper. Edmund Kemper, znany również jako zabójca studentek, to jeden z najbardziej znanych amerykańskich seryjnych morderców, który w latach 70. XX wieku dokonał serii przerażających zbrodni. Jego szokujące akty przemocy oraz chłodna natura przestępstw zapewniły mu miejsce w historii jako jednego z najbardziej niesławnych i dogłębnie badanych seryjnych morderców. Urodzony w 1948 roku w Burbank w stanie Kalifornia, Kemper od najmłodszych lat przejawiał niepokojące zachowania. Miał burzliwe relacje z rodzicami, a szczególnie z matką, wobec której żywił głęboką urazę. Jego dzieciństwo naznaczone było brutalnymi fantazjami oraz znęcaniem się nad zwierzętami, co często uważane jest za sygnały ostrzegawcze przed przyszłymi skłonnościami do przemocy. Działalność przestępcza Kempera
rozpoczęła się w 1964 roku, kiedy miał zaledwie 15 lat. Zamordował wtedy swoich dziadków, strzelając do babci i atakując dziadka nożem. Kemper później twierdził, że te czyny były motywowane jego pragnieniem doświadczenia władzy nad życiem i śmiercią. Po kilku latach spędzonych w zakładzie psychiatrycznym został wypuszczony na wolność w 1969 roku, mimo że psychiatrzy wyrażali obawy co do jego potencjalnej skłonności do przemocy. Niestety ich obawy okazały się uzasadnione. Kemper kontynuował swoje brutalne zbrodnie na początku lat 70. XX wieku, głównie atakując młode kobiety, co przyniosło mu niesławną ksywkę zabójca studentek. Często zabierał na przejażdżkę autostopowiczki, a następnie zawoził je w odludne miejsca, gdzie je dusił i rozczłonkowywał. Jego skłonności do przemocy nasilały się, aż w końcu w 1973 roku zamordował własną matkę oraz jej przyjaciółkę. Po dokonaniu dekapitacji matki dopuścił się wobec jej ciała makabrycznych czynów, a następnie pozbył się zwłok. Po tych wydarzeniach Kemper dobrowolnie zgłosił się na policję i przyznał do serii przerażających zbrodni, które siały terror w Kalifornii. W 1973 roku został uznany za winnego 8 morderstw pierwszego stopnia i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mimo potworności swoich czynów, Kemper stał się obiektem fascynacji badaczy i psychologów ze względu na swoją wysoką inteligencję i elokwentną naturę. W czasie pobytu w więzieniu współpracował z ekspertami zajmującymi się profilowaniem psychologicznym i kryminalnym, dostarczając cennych informacji na temat swojego umysłu oraz motywacji stojących za jego zbrodniami. Jego przypadek znacząco przyczynił się do zrozumienia zjawiska seryjnych morderców. Alisa Bustamante, urodzona w 1994 roku w stanie Missouri, zyskała smutną sławę z powodu przerażającej zbrodni, którą popełniła w młodym wieku, wstrząsając całą Ameryką. 21 października 2009 roku, mając zaledwie 15 lat, Bustamante brutalnie zaatakowała swoją 9-letnią sąsiadkę, Elizabeth Olten, w ich wspólnym sąsiedztwie w St. Martins. Bustamante zwabiła Elizabeth do lasu, gdzie ją udusiła, a następnie zaatakowała nożem. Po odebraniu jej życia zakopała ciało Elizabeth w płytkim grobie, próbując ukryć ślady swojej zbrodni. Prawdziwe motywy działania Bustamante ujawniono dopiero podczas procesu sądowego. Zeznania wykazały, że miała trudne dzieciństwo, naznaczone zaniedbaniem i przemocą. Zmagała się również z problemami psychicznymi, w tym depresją oraz historią samookaleczeń. Bustamante przejawiała niepokojącą fascynację śmiercią i przemocą, co można było zaobserwować w jej notatkach i rysunkach. Szokujący charakter zbrodni oraz młody wiek sprawczyni wywołały ogólnokrajową debatę na temat odpowiedniego karania nieletnich przestępców. Niektórzy opowiadali się za łagodniejszym wyrokiem, biorąc pod uwagę jej wiek oraz potencjał do resocjalizacji. Z drugiej strony większość uważała, że powaga popełnionej zbrodni wymaga surowszej kary. W 2012 roku Bustamante przyznała się do winy w sprawie morderstwa drugiego stopnia oraz działania z użyciem broni. Została skazana na dożywotnie więzienie z możliwością warunkowego zwolnienia w 2024 roku. Sprawa Bustamante zwróciła uwagę na konieczność wczesnej interwencji oraz wsparcia psychicznego dla trudnej młodzieży w kraju. Podkreśliła również potrzebę dostępu do zasobów oraz kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów, które mogą prowadzić do aktów skrajnej przemocy. Zbrodnia Bustamante była niewątpliwie przerażająca. Co więcej, tego samego wieczoru zapisała w swoim dzienniku szczegóły tego szokującego wydarzenia. Od czasu jej skazania Bustamante nadal jest obiektem zainteresowania i dyskusji publicznych. Niektórzy argumentują, że jej młody wiek w momencie popełnienia zbrodni oraz możliwość resocjalizacji powinny być brane pod uwagę przy ewentualnym złagodzeniu wyroku. Inni uważają, że kara jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ciężar jej działań.